Witam wszystkich widzów. W tym filmiku pokażemy montaż szafek widocznych na zdjęciu. Dotyczy szafek i prostokątnych, i owalnych. We wszystkich wymiarach od 80x35x60 do 100x40x80. Montaż zaczynamy od wkręcania mimośrodów do dolnego blatu. W tych szafkach mamy dwie komory. Mamy dwa boki pionowe, elementy i środkowy pion. Do tego dochodzą piony boczne. I teraz w bokach mamy dwa otwory pod kołki drewniane, a z drugiej strony mamy dwa otwory pod bolce podpółki. Więc bierzemy ten boczny element, ten wąski. Teraz kolega pokaże. W międzyczasie chcę powiedzieć, że ścieżka głosowa nagrana jest później, ale postaram się trafić z komentarzem. Wkładamy właśnie kołki drewniane do tych bocznych pionów. Łączymy boczny pion z bokiem i wsadzamy kołki do otworów, żeby połączyć pionowy element z dolnym blatem. Tu mamy dwa otwory, jak widać, pod kołek i środkowy otwór to jest pod mimośród. Na dole środkowy otwór to jest pod mimośród. Teraz kolega założy. Mimośród wkładamy tak do pionowego elementu, żeby strona ze wskazówką była widoczna, czyli z naszej strony. Można było później zafiksować element pionowy, połączyć z dolnym blatem. No i teraz wkładamy, jak widać, nie używając narzędzi, normalnie w rękach, wciskając z góry, łączymy boczny element z tym dolnym. A teraz proszę zobaczyć, to co mamy, bo z każdej strony po dwa otwory, to jest pion środkowy, też ma tutaj trzy otwory, dwa pod kołki i jeden pod mimośród, środkowy pod mimośród. Póki to kolega robi, ja bym chciał zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. I tu jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie poziomu wody w akwarium. Proszę pamiętać, że poziom wody w akwarium powinien być minimum o 5 cm niższy niż górna krawędź akwarium, żeby nie zalać szafkę. No i śrubokrętem to właśnie kolega zafiksował drugi element i przechodzimy do trzeciego. Tak samo mamy dwa otwory z jednej strony pod kołki i tu łączymy ten bok z pionowym elementem. Już kolega to zrobi. Wsadza kolki do pionowego elementu i łączy z bokiem. Jeszcze jedno chciałbym powiedzieć w międzyczasie. Warto, uważam, oglądać do końca, ponieważ pod koniec pokażemy, czego w żadnym przypadku przy montażu nie wolno robić, żeby nie zepsuć szafki. I łączymy teraz trzeci element, oczywiście później fiksujemy śrubokrętem, obracając o 90 stopni mimośród i przechodzimy do montażu tylnego elementu, czyli pleców, tak? To mamy trzy otwory z każdej strony. W tylnym elemencie jest otwór, ten duży,
na odprowadzenie wężyków z filtra kubełkowego. Chcę zaznaczyć, że plecy są obracalne, czyli możemy ustawić filterek kubełkowy jak po lewej stronie, tak i z prawej strony. Żeby to osiągnąć, trzeba obrócić w plecy w poziomie o 180 stopni. Oczywiście otwór musi być od górnej części, a nie w dolnej plecu. Czyli od strony górnego blatu. Jeszcze jedno, w tylnym elemencie nie ma otworu pod mimośród. Więc tutaj trzeba uważać, żeby się nie opierać o tylny element, jak zakładamy górny blat. No i przechodzimy do montażu dźwigni. Wkręcamy zawiasy z jednej i z drugiej strony dźwigni. I będziemy montować teraz uchwyty. Uchwyty są railingowe, teraz pokażemy. Oto są uchwyty i są tam dwa takie małe, króciutkie bolce, które trzeba też włożyć. Znaczy w tych szafkach są drzwiczka jak pełne, jak szybą, tak i pełne. Montaż jest taki sam, także tutaj w tym przypadku pokazujemy montaż z pewnymi drzwiczkami. No i teraz łączymy prąty z szafką. Najpierw zakładamy prowadniki. To jest ta część zawiasu, która się montuje na bocznych elementach, na pionach. Prowadnikiem regulujemy wysokość, znaczy poziomie, prąty w poziomie, czyli góra-dół. Przesuwając, oczywiście teraz kolega pokaże, przesuwając za prowadnik w górę lub dół. Regulujemy właśnie ten odstęp od górnego blatu lub od dolnego blatu. Prowadnik montujemy tak, żeby śruba była od strony wewnętrznej szafki, natomiast otwór od zewnętrznej strony. No i teraz jak kolega pokazuje, góra-dół, czyli tutaj możemy regulować wysokość drzwiczek. I z drugiej strony tak samo. Też widać, że śruba jest od strony wewnętrznej, a otwór od zewnętrznej. Dałoby się zamontować zawias. Jeden i drugi. No i teraz zaczynamy, będzie odciął drzwiczkę z szafką. I tutaj jest regulacja w prawo w lewo drzwiczek, czyli wkładając głębiej, przesuwamy drzwiczkę w jedną stronę lub w drugą. No oczywiście później trzeba zafiksować to, dokręcając tą śrubę na prowadniku.
odłożył. I teraz zafiksował jeden, drugi. Tak samo z drugiej strony. No i teraz, jak to zrobiliśmy, wkładamy bolce pod półki. Wkładamy bolce do otworów. No i wkładamy półkę i szafka jest złożona. I teraz przechodzimy do tego, w jaki sposób nie wolno montować szafkę, żeby nie zepsuć. Wrócił blat od klienta do nas z uszkodzonym górnym blatem. Jak to on zrobił? Zamiast tego, żeby włożyć kolek do pionowego elementu, włożył do blatu, no i wbijał, nie wiem, kombinarkami, młotkiem wbijał. No i proszę zobaczyć, jaki mamy skutek. Blat jest przebity, widać. Także prosiłbym tak nie montować w żadnym przypadku, żeby nie zepsuć. Na tym wszystko. Wszystkie pytania, komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.